podstawowa w Chociwiu w gminie Widawa wzięła udział w programie Unii Europejskiej Erasmus+. Dzięki temu jej uczniowie spędzili 2 tygodnie w słonecznej Grecji. Witamy Państwa w szkole podstawowej w Chociwiu imieniem Jana Pawła II, a z Państwem są moi goście. Młodzież, która niedawno wróciła z wycieczki w ramach unijnego programu Erasmus. Tym razem grupa 30 młodych ludzi z klas 6, 7 i 8 miała przyjemność przebywać w Grecji. Witam Was serdecznie. Nie obrazicie się, jak zacznę od Waszych opiekunów. No właśnie, proszę mi powiedzieć, co to za program i jak Pani ocenia ten pobyt w Grecji z tą grupą młodzieży? Bo zaznaczmy, że większość zdecydowana młodzieży z Chociwia była za granicą po raz pierwszy. Ten wyjazd stał się taką okazją do poznawania nowego świata, innego świata, którego nie znaliśmy, nowej kultury, kultury greckiej, pięknych miejsc, z których słynie Grecja, które mogliśmy podziwiać przez 12 dni pobytu. Oprócz tego spędzaliśmy czas na nauce, bo to były główne założenia projektu, aby poznawać tę kulturę, doskonalić język angielski, poznawać zwyczaje, obyczaje panujące w greckiej szkole, no i zawierać nowe znajomości i przyjaźnie. Jak się czułeś, jadąc do tej Grecji, wychodząc w Grecji, poznając inną kulturę, młodzież, która mówiła w innym języku? W ogóle w jaki sposób się próbowaliście porozumieć ze swoimi rówieśnikami? Znaczy głównie po angielsku, bo to bardziej uniwersalny język, więc większość go zrozumie, ale po grecku coś tam można było próbować, chociaż ciężki język. Było fajnie, piękne widoki, kuchnia, zabytki. Ale też na przykład było gorąco, nie było zbytnio takich dni bardziej chłodnych, chociaż później jak zaczęło padać po tygodniu, ale tak to przyjemnie ogólnie, dużo pamiątek. Dominiko, a jakie ty masz spostrzeżenia i wrażenia z tego pobytu? Ja uważam, że pobyt był naprawdę udany, pomimo ciężkiej drogi. Naprawdę było warto tam przyjechać, zabytki są niesamowite. Kuchnia grecka naprawdę mi smakowała. Zawarłam bardzo dużo nowych znajomości. Rozmawiałam z obcokrajowcami. Co tu dużo mówić, naprawdę bardzo mi się podobało. W ramach 2-tygodniowego pobytu w Grecji realizowaliście jako ta grupa 30-osobowa konkretny program. Mniej więcej na czym to polegało? Nasz program polegał oczywiście na odwiedzaniu szkoły greckiej Platon. Odbywały się tam zajęcia lekcyjne. Dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach typu język angielski, zajęcia wychowania fizycznego, podczas którego poznały sztukę samoobrony, uczestniczyli w zajęciach matematyki, informatyki. Weroniko, do tej pory słyszałem, że oprócz tego, że braliście udział w zajęciach lekcyjnych, tak, uczyliście się wspólnie angielskiego, mieliście również czas, nie ukrywajmy, na to, żeby wspólnie z młodzieżą grecką z tej szkoły pozwiedzać. Jakie są Twoje wrażenia z tych wspólnych pobytów, z tego luzu, no bo przecież pojechaliście nie tylko po to, żeby pracować, uczyć się, ale po to, żeby odpocząć, prawda? Tak, oczywiście mieliśmy czas wolny dla siebie, w którym mogliśmy się zintegrować z dziećmi i z naszymi rówieśnikami ze szkoły w Widawie. Mieliśmy super spędzony wieczór podczas Dnia Dziecka, który odbył się 1 czerwca w hotelu niedaleko naszego ośrodka. Wieczór grecki czy polski? Wieczór grecki, w którym świętowaliśmy nasz Dzień Dziecka. Spędziliśmy go bardzo fajnie, tańcząc przy basenie, ucząc się nowych greckich tańców. Bardzo mi się też podobała przygoda, jak płynęliśmy statkiem na wyspę Skiatos. Było bardzo fajnie. Rejs na wyspę trwał 2,5 godziny, ale nie nudziło nam się tam, ponieważ kapitan statku, który przebywał tam razem z nami, uczył nas tam tańczyć. Mieliśmy fajną dyskotekę, naprawdę bardzo fajną zabawę. Wyjazd wspominam naprawdę bardzo dobrze. Poznałam naprawdę wielu wspaniałych ludzi, których do tej pory nie znałam. Zawarłam nowe znajomości i bardzo się cieszę, że pojechałam i naprawdę każdemu polecam. Jaka jest młodzież grecka? Na pewno u nich jest więcej czasu spędzanego na dworze. Nie ukrywajmy, mają tam bardzo naprawdę fajną pogodę. Dzieciaki ze szkoły Platon, właśnie takich mniejszych, są bardzo kontaktowe. Fajnie się z nimi rozmawia, fajnie się z nami bawią. Podczas naszych zajęć szkolnych, w której z panią uczyliśmy się zorby, one razem nam towarzyszyły i razem z nami umilały nam czas. Nie tylko język angielski, nie tylko
ekologię, ale mieli się czas również na przyjemności, poznawanie innej kultury, na przykład nauka tańca Greka Zorby. Powiedz mi, jakie wrażenia i czy już zdążyłeś swoich najbliższych po powrocie też tego tańca nauczyć? Tak, uczyliśmy się z panią instruktor, naprawdę mi się podobało. Dużo było przy tym śmiechu i dużej integracji. Nie zdążyłam jeszcze nauczyć, bo mieliśmy tylko jedne takie zajęcia, więc dobrze nie pamiętam, ale bardzo mi się podobało. Z tej szkoły to był pierwszy wyjazd z tego projektu Erasmus. Słyszałem już po cichutku, że będą kolejne. Jesteście w takim wieku, że macie szansę jeszcze poznać inne kultury, nie tylko Grecję. Jakby dzisiaj był taki moment, w którym zapytałbym się, czy chcesz jechać w ramach projektu Erasmus gdzieś za granicę, to co byś powiedziała? Na pewno bym się zgodziła. Został mi jeszcze rok w tej szkole, więc mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję skorzystać z programu Erasmus+. Ja uważam i myślę osobiście, że na pewno większość z moich rówieśników z mojej szkoły na pewno z chęcią jeszcze raz by się wybrała na taką wycieczkę i na taką przygodę, bo ja osobiście, jeśli dostałabym jeszcze raz taką szansę, bez wahania bym się zgodziła. Było naprawdę super, każdemu mogę to polecić. Między sobą, jeśli o czym rozmawiamy, na pewno wspominamy, jaka nas cudowna przygoda spotkała, no bo niestety nie każdemu można się udać taka okazja i nie każdemu się może trafić po prostu takie szczęście, że może pojechać na taką wycieczkę, zobaczyć tyle rzeczy, tyle ciekawych przygód przeżyć, zobaczyć kawałek świata i po prostu się z tego cieszyć. Mieliśmy cudowną panią pilot, którą z tego miejsca pozdrawiam. Pozdrawiamy pani Aniu wszyscy razem. Pani pilot cudowna, naprawdę z nami była przez cały czas, pomagała nam, wspierała nam. Była z nami cały czas, zawsze mogliśmy na nią liczyć. Bardzo nam umilała czas, prowadziła nam zajęcia. Po prostu było naprawdę cudownie. Będziemy korzystać z projektów unijnych i z programu Erasmusa+. W przyszłym roku, być może jeszcze raz do Grecji, być może gdzie indziej. Natomiast ja oprócz tego, że dzieci widziały przepiękne zakątki Riwiery Olimpijskiej, te sławne meteory, klasztory w chmurach, ale ja cieszę się również, bo byłam na wizycie przygotowawczej, że dzieci mogły brać udział w zajęciach edukacyjnych, a przede wszystkim dzieciaki troszeczkę zmniejszyły dystans językowy, barierę językową. Świetnie podobno porozumiewały się, nie byłam, ale słyszałam, w greckiej szkole, w języku angielskim, z czego się bardzo, bardzo cieszę i myślę, że kompetencje językowe podniosą na pewno, będą na o wiele wyższym poziomie. Dyrekcja szkoły wraz z uczniami, którzy uczestniczyli w programie Erasmus, złożyli podziękowania senatorowi Maciejowi Łuczakowi oraz wójtowi gminy Widawa Michałowi Włodarczykowi za wsparcie, bez którego wyjazd nie doszedłby do skutku. Chciałabym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację wycieczki oraz naszej pani dyrektor, która włożyła naprawdę wielki trud w zorganizowanie oraz przebieg całej wycieczki. Była to dla nas naprawdę wspaniała przygoda oraz okazja do poznania nowej kultury. Może ona już się więcej nie powtórzyć w życiu, więc naprawdę była to wspaniałe przedsięwzięcie oraz okazja do pokochania Grecji. Wysłanie dzieci z tych terenów wiejskich, gdzie no często nie mają ci rodzice też i środków, żeby własne dzieci wysłać gdzieś nad morze, gdzieś na dłuższe wakacje. No jest dla mnie jakimś takim małym sukcesem, że można pomóc, że te dzieci przyjeżdżają zadowolone. Myślę, że to bardzo zaprocentuje w ich życiu i być może kiedyś jeszcze wrócą w to miejsce. Oczywiście, jeżeli będą kolejne dofinansowania, jeżeli będzie taka możliwość pozyskania kolejnych funduszy, to myślę, że wspólnie razem z panem senatorem tutaj będziemy wspierać szkoły, żeby kolejne dzieci po prostu z terenu naszej gminy wyjechały. Pozyskano prawie 500 000 zł. To pozwoliło 60 dzieciom z terenu gminy oraz ich nauczycielom wyjechać do Grecji. W ramach przyznanych środków Grecję odwiedzili uczniowie ze szkoły w Chociwiu i Widawie.